Ty masz pazury do obcięcia. Widziałeś kiedyś takie coś? Nigdy w życiu żeś nie widział. A za drugim razem jak zobaczysz, to będziesz darł te pędy, nie? Laluś, o, dzisiaj jesteś laluś, bo chcesz być głaskany. Ile was tu jest? 11. Dwie drużyny piłkarskie mamy prosiaczków. Jednej trenerem jest Lucynka, a drugiej Marcelinka. Może bym wam wszystkim tutaj trochę ochłodzenia dał, te temperamenty wasze ostudził. Patrz jaki ryjek. O, siemano, witamy w prosiaczkowie. Ale jesteś słodki. Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Kafrotini, łowca świni i myszka, kudłata szyszka. Ej, wiecie co wam powiem, moi drodzy? Że nie wiadomo od czego zacząć. Patrzcie tego, jakie ma turbo w dupce ten Hubercik nasz. Wypuściłem go tyle co z mamą, zaś ją trzeba wydoić. Słuchajcie, ona tyle mleka produkuje ta koza, że mały koziołek Hubercik, kłapouchy, chociaż już nie jest kłapouchy, bo mu się te uszy niczym brzdęk, strężynki takie kurde wyprostowały. Co ja chciałem mówić? No i ja muszę ją doić, bo mały nie nadąża pić. No dobra, nie mam czasu ogólnie na to, ani za bardzo ochoty, bo muszę to wszystko ręcznie robić. I później jeszcze to mleko trzeba wypić. Codziennie 2 litry mleka, to może zbrzydnąć, co nie? Zdrowe i dobre jest kozie mleko, ale słuchajcie, nie codziennie w takich ilościach, moi drodzy. Cóż ja pragnę wam powiedzieć, może i nie że wam, ale bardziej bezpośrednio temu Faflotowi. Faflot, czekaj, jak to się robi? Ty masz pazury do obcięcia. Widziałeś kiedyś takie coś? Nigdy w życiu żeś nie widział. A za drugim razem jak zobaczysz, to będziesz darł w te pędy, nie? Bo jeszcze nie wiesz co to znaczy. Trzeba byłoby ci pazury obciąć. Tylko kurka wodna, czy ja to teraz mam czas robić? Najwyżej to zrobimy wieczorem, co? Dobra, Fafloću. Jednego najpierw, dosłownie pół centymetra. Patrzysz, jakbyś naprawdę miał ducha wyzionąć. Nic się nie stanie. Nie bój się. Zobacz. O! Nic nie poczułeś, Ani. Czekaj, może troszeczkę dalej. O! Ani nie pół centymetra, Fafloću. Nic cię to nie będzie bolało. Lotosz tu po miękkim i se nigdy jeszcze tych paznokci nie wytarłeś nigdzie, nie? Chociaż jest posadzka betonowa. Ale częściej lotosz jak nornica, nie? Ziemi i nory kopiesz. O! I czekaj, tego kciuka takiego, nie? Prawie, że... O! No i co? Jedna łapka załatwiona. Jeszcze tylko druga. I dwie tylne. Czekajcie, staram się to naprawdę szybko zrobić, aczkolwiek zachować tutaj jakąś bezpieczną długość tych paznokci, żeby nie naruszyć mu tego rdzenia, bo go będzie bolało. Dostanie traumy i drugi raz się nie da. Dobra, no i zobacz, już mamy dwie tylne łapki. I przednie, jeszcze dwie tylne, ale nie wyrywaj się. Już się gramolisz jak lizda w smole. O, czekaj. O jejunia, no Fafloću. Patrz, myszka przyszła. Patrz, co się dzieje. Cały jesteś naprawdę napięty. Dobra, czekaj, ululam cię trochę. Zobaczcie, jaki Fafloću. No, patrz, jaką on ma minkę. Łejery, chowa głowę pod szyję człowiekowi. Czekaj, nie bój się, będziesz latał za chwilę. Faflot w sidłach. No czekaj. Dobra, chwilę się uspokój. Dobra, i żyle roboty jeszcze dzisiaj mam? Nie, żebym się spieszył, nie wiadomo jak, bo to nie jest taka robota, że się człowiek pospieszy. Ale i trzeba małe świnki pokazać, nie? Bo się urodziły. I trzeba Hubercika pokazać. No Fafloću, no patrzcie jak on się wygnie. I jeszcze trzeba pastwisko zacząć robić, te paliki tam zanieść, powkopywać. Dobra, zobacz, jeden pazurek. Nie bój się, to nie bolało, ty tylko panikujesz. Faflot. O matko. Dobra, czekaj, ostatnia nóżka. Ale jesteś cały naprawdę naprężony, nie żeby mnie to jakoś bawiło, bo ty się stresujesz. Ale poczekaj no chwilę, bo naprawdę już miałeś jak kret te pazury. O, ostatni paluszek. O, wolny jesteś.
Patrz jak poleciał, chyba się zesikał aż. Dobra, moi drodzy, bobule chrapule też by trzeba było wypuścić i będziemy kontynuować. Słuchajcie, no te wszystkie założenia nasze tutaj dzisiaj trzeba zrobić świńską wyżerkę. Tutaj mam prezenty od jednych z najlepszych patronów, od Divy i od Pabla. Słuchajcie, patrzcie to, jakie węże zarąbiste. I nie są to węże boa, a węże ogrodowe, chociaż i takimi bymy nie pogardzili. Zaraz bymy tu gdzieś wolierę robili, nie? O, Mimisia przyszła. Dobra, siemaneczko. Patrzcie, pięciowarstwowy wąż, 100 metrów. Tu jest 50 i tu w tej drugiej paczce jest 50. I Pablo jeszcze dorzucił podobno takie złączki. Metalowe, ciężkie, konkretne. Już bym nigdy takich złączek nie widział. To można elegancko dopierdzielić, słuchajcie, żabkami. I nie ma opcji, że to puści, że woda będzie przeciekać. Dobra, do tego wrócimy. To będziemy ciągnąć później do tyłu na pastwisko. Aha, jest nowy patron. Gdzieś ty, Adam, jest! Trzeba cię dokręcić tylko. Adam Rejhan. Będziesz ulokowany gdzieś tutaj pod Joanną Gryńczyk. No i dobra, jeżeli ktoś chciałby taką tabliczkę, zachęcam do wsparcia nas w serwisie Patronite. Macie link w opisie. Dobra, to do tego tutaj wrócimy, te paliki będziemy później targać. Tu mam, słuchajcie, wyżerkę. Kozy fajnie skorzystają, dzisiaj mają i kapusty, i cebulowe chipsy, i marchewkę, i patrzcie, obierki od szparagów. Tutaj mam, słuchajcie, wiadro dla świniaków, zobaczymy co tam będzie. Jakieś skórki od mandarynek się ujawniają, warzywa gotowane, ziemniaczki, frytki, mięska trochę. Zobaczymy co nam tam później wyskoczy. Nie, że później, słuchajcie, trzeba to zrobić teraz i będzie trzeba jakoś obdzielić te świnie, bo Marcelinka, słuchajcie, urodziła wczoraj w nocy w pierusiowej stajence. Trzeba jej osobne korytko jakieś zorganizować. Tu jest osobne korytko dla Lucynki, a to podłużne, co tutaj z drugiej strony widnieje, to jest dla Knurka Jurka i dla świnki Ewelinki i dla małego Edzia. Oni jeszcze chodzą swobodnie, bo do porodu jeszcze trochę, jakoś nierówno zaszły w ciążę te świnie. Dobra, słuchajta. No i nic, no bierzemy to wiadro i trzeba zacząć kombinować. Zrobimy świńską wyżerę, a następnie będziemy szli karmić koźlaki. O, Pafloczu, jak tam? Chyba nie było aż tak źle, co? Więcej paniki niż bólu i cierpienia. Nie widzicie go teraz, bo tam siedzi w cieniu pod drzewem, Paflot. Dobra, jedziemy z tym. Co nam tu wyskoczy, już za chwilę zobaczymy. O kurde, czekaj no. O ja, dużo rozmoczonego chlebka w takim sosie buraczanym, pomidory, jabłka, ogórki, jakieś mięsiwa. No, dobra, odkładam to, biorę chochelkę. Słuchajcie, i to wszystko trzeba im rozprowadzić równomiernie po korytku, jak na trzy świnie, można by powiedzieć 2,5, bo Edziu to jest jak, nawet nie jak pół takiej dorosłej świni, w zupełności im to wystarczy. Dobra, otwieramy, tu woda leci tym wężem do baniaka, żeby był zapas dla ptaków wody. Czekaj no, Ewelinka, chodź. Adaś mały, nie próbuj, nie próbuj, ty masz tu kategoryczny zakaz. Nie próbuj, Edziu wszedł, dobra. A ty mi parzył wąt. Słuchajcie, człowiek nauczył koziołka tu wchodzić, smaczki wyżerać razem ze świnkami, bo on je uwielbia, ale zaczął piernik drzewa obgryzać. I koniec! Mały gabcio Laluścia Majda i Beksa przyszedł. Jakie imię dzisiaj będziesz miał? Jeszcze ci trzeba może ten, wymyśleć jakieś takie... Nie, chociaż masz już. Laluś, o, dzisiaj jesteś Laluś, bo chcesz być głaskany. Dobra, dupkę podnosisz, ogonek prężysz. Dobra, słuchaj ta. I tak to wygląda. Patrzcie, Paflotka. Ojeju, krecik. To jest taki krecik mapecik. Pafloczu, masz pazurki przycięte. Teraz możesz latać. Na pewno się lepiej czujesz, nie masz takiego dyskomfortu. Czemu myszka nie ma takich pazurów? Ona ma ładnie spiłowane. A ty normalny jesteś, synkreta i glizdy chyba. Dobra. Słuchajcie, patrzcie, ryże nawet jakieś tam wyciąga ten Edzio nasz. Warzywa takie gotowane, rozgotowane wręcz bym powiedział. Jakieś cebule, pory z rosołu, mięsa, kurczak, skórki z kurczaka, coś pięknego. Kaczka, łazi, gdzieś jeszcze łazi gęś, ale nie mogę jej teraz utrafić. No i kury uciekinierki, tam jest gęś garbonosa. Dobra, moi drodzy, ja tutaj jeszcze obsypię troszeczkę owsem, zrobimy szybkiego timelapsa, moi drodzy. No i będziemy się brać za kolejne tutaj historie, będziemy robić wyżerkę dla koźlaków i pójdziemy wam
dam trochę tego smaczka takiego. Nie będę was trzymał do końca w napięciu, jak to się przeważnie robi. I nie tylko ja tak robię, żeby była dłuższa oglądalność filmu. Słuchajcie, są takie patenty, że to co jest w tytule, albo to co jest najbardziej istotne w odcinku, to przeważnie jest na końcu, nie? Tak cwaniaki robią. I słuchajcie, ja też tak niekiedy robiłem, ale myślę, że wszystko jest git. I ja na tym skorzystam, bo jest dłuższa oglądalność. A i wy troszeczkę w tym napięciu, później jak to wszystko zobaczycie, to jest aż taka ulga, że o kurde, warto było czekać. Ale dzisiaj tak nie zrobię. Pokażę wam mniej więcej w połowie odcinka te małe prosiaczki. Ale nie przewijajcie, co nie? Dobra, czekaj no. Ja tu wejdę na tą drapkę, mimo tego, że to jest dla kur. Mam nadzieję, że to się nie złamie i że ja nie złamię nóg. Dobra, ale jestem teraz wysoki. Kurde, wysoki jak brzoza, a głupi jak koza. O, to my się tu z nimi dogadamy. Dobra, słuchajcie. Robimy wyżera jeszcze teraz dla Lucynki, chociaż nie. Widzisz? Człowiek się zakręcił. Już mu słońce w dekiel przygrzało, a dzisiaj praktycznie żadnej chmury nie ma, tam tylko w tle coś. A tak, to patrzcie, jakie czyste niebo. Dobra, odkręciwszy się, strykam w palce, robię timelapsa, puszczam muzę. Zobaczmy, jak te świniaki sobie z tym wszystkim poradzą. Let's go! Cicho, Mieciu! Let's go! Wyżerają te świnki i ty też z nimi wyżerałeś, powiedz, nie? Byłeś wypuszczony. I furia też, ta furiatka, zazdrośnica. Co masz teraz w tym pyszczku, he? Kamienia jakiegoś. Kamienia jesz. No to fajno, tylko zębów się nie pogrucho tej. Matko jedyno, dobra, słuchajcie. Niech one tu jeszcze dojadają, te prosiaki. Psy oczywiście przyszły tu z zaciekawieniem jakichś gnotków tam wyszukać. W tej stercie, tych dobroci świńskich. No i dobra, to muszę, słuchajcie, gdzieś odłożyć na chwilę na błek z racji na to, że będę robił świńską wyżerkę teraz dla Lucynki i dla Marcelinki. Marcelinka, widzę, leży, kilka prosiaków karmi cycem, kilka obok leży. Gorąco tym prosiakom, chyba na dwa obozy się rozdzieliły, bo jeden od drugiego się grzeje. Jest im chyba za ciepło, bo co? Czekaj, no daj no jakieś nabieradełko, moi drodzy. Pójdziemy, nakarmimy kozy, nakarmimy Lucynkę i pójdziemy do tej Marcelinki. Opowiem wam całą historię tego porodu, jak to przebiegało. A byłem przy porodzie każdego z, uwaga, również 11 młodych. Tyle samo identyko urodziła co Lucynka. Ale do tego wrócimy, słuchajcie, zobaczycie je sobie. A tymczasem robię tą wyżerę. Kozom, słuchajcie, sypniemy tych obierek, zrobimy szybkiego timelapsa. Nie będę wam przeciągał i pójdziemy do tych świnek. Także spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wszystko swoim tempem, wszystko swoim rytmem. Dla Marcelinki byśmy mieli i teraz dla Lucynki. A wyskakują tutaj naprawdę cuda wianki. Gotowane jajka, frytki, gotowane ziemniaki. Taka, widzę, jest pomidorowa, zupa pomidorowa, ale z ryżem. Dobra, dobra. Szynki, szyneczki, sera, sałaty, jakieś kurde, co to jest w ogóle? Filety z ryby chyba nawet, no, filet z ryby, matko święta. Okej, moi drodzy, to by było na tyle, to trzeba schować, na później jeszcze poprawimy, bo to jest śniadanie, a jeszcze jest obiad i niekiedy, czy niekiedy, zawsze jest jakaś kolacja, ale przeważnie taka fit bardziej, aniżeli taka treściwa.
ale zawsze się coś znajdzie, słuchajcie. Tak jak człowiek je 3 razy dziennie, tak zwierzę też pod wieczór jest głodne. Tak się to, słuchajcie, prezentuje. To jest dla Marcelinki, a to dla Lucynki. Dla Lucynki jest więcej, bo maluchy już też zaczęły sobie ciumkać to jedzonko stołówkowe. No i dobra, nie pozostało mi nic innego, moi drodzy, jak to wziąć i chodźcie, zmierzamy do Lucyny i później do Marcelinki. A w kozy chyba jednak zrobimy po tym wszystkim, także zobaczycie sobie świnki wcześniej niż myśleliście, że zobaczycie. Bo przy tych kozach, moi drodzy, to my będziemy stać i stać i stać. Timelapse się będzie robił z 20 minut, jak nie pół godziny, bo tyle mają dzisiaj tego towaru. I marchewkę, i te obiereczki, kapustę, i od cebuli też. Ja mówię na to cebulowe chipsy. Łupiny od cebuli, one to jedzą. Słuchaj, ta, muszę zrobić świniom uf. Ale widzę, że już ten kuń, choleryk jeden, biały albinus bezrożny, przyleciał i chce tu wejść. Czekaj no, gdzie są te świnie w ogóle? Tu gdzieś poszły. Gdzie wy tam żeście poszły? Tu jest Ewelinka, a tam jest Knurek Jurek. Dobra, uf. Lekkie uf. Widzę, Adaś już wchodzi, Dorotka wchodzi. Tak jak myślałem. Jaruś nawet wszedł. Będziesz kopany prądem na tym pastwisku, to zrozumiesz, ty oszołomie jeden. Nie wiem, słuchajcie, nie będzie kopany, ale będzie miał taki impuls, że jak dotknie nosem, to już drugi raz nie podejdzie. Wyjazd! Już! Nie można po dobroci, nie można. Dobra, poszły te dwie świnie. Ale kto tu jeszcze został? Te świnki szczekające. Idźmy stąd. I chyba mały Edzio. Ale dobra, to jest najmniej istotne teraz. Najważniejsze, że mi te świniuchy wyszły. Niech one sobie tutaj kółka kręcą. Zrobimy im bajoro. Mam rozciągniętego węża, ale za chwilę jeszcze będziemy dosztukowywać tego węża od Divy i Pabla. O! Teraz się przyszła świnia napić. Tak, wywal, zrób sobie bajorko, a ja będę za chwilę wodę uzupełniał. Tu już mam taki patent dla kóz, żebyście nie wylały, że wiadra są w tej wanience metalowej, co jak ja byłem mały, to się chyba w niej kąpałem. Dobra, pistolet czeka, będziemy tu później też świńskie bajora robić i tak dalej. A co ja chciałem? Ale jestem zakręcony. Słuchajcie, przyszedłem tutaj bez wyżerki dla Lucynki. Bo gdyby one mi tu nie wleciały, to bym się nie rozkojarzył. Idź, bo idzie świński kelner. Ty koniu. Naprawdę, Malwinka. Jasny gwint. Moja psychika w połączeniu z tym koźmi zachowaniem. Słuchajcie, to jest po prostu wybuchowe duo. Moja psycha wybucha. Dobra! Co, myślałyście, że to dla was, nie? Patrz, cwaniaków, gdzie się kumulują. No za chwilę wam przyniosę, po kolei. Ja wiem, że z was jest więcej do wykarmienia, ale wszystko ma swój czas, kurka wodna. Dobra, Lucynka, już jestem teraz cały twój, wiesz? Na chwilę. Idź lepiej. Dzieciaki wołaj. Czy one tymi ryjkami to wyczują i przyjdą, co? Pokaż no. Gotowane jajo masz. Nawet masz grejpfruta, nawet masz ziemniaczki gotowane z tłuszczykiem. Uwielbiasz to jak nikt, nie? Nie, że jak nikt. Jak każda świnia inna. Przyszły dwa maluchy, a reszta jeszcze śpi. Ale coś mi się wydaje, że coś tam się rusza, coś tam stuko, coś tam puko. O, chyba idą, czy nie idą. Może, słuchajcie, przyspieszmy im. Patrz, jeszcze ziewała ta jedna, jak wyszła. Przyspieszmy im tą pobudkę. Patrz, idą jednak. Jednak mają te noski. No i patrzcie, ciumkają sobie. Dzisiaj mam nadzieję, że ta kamera nagrywa, bo wczoraj nie nagrywała. Przez chyba 15 minut. Ile was tu jest? 11. Dwie drużyny piłkarskie mamy prosiaczków. Jednej trenerem jest Lucynka, a drugiej Marcelinka. Jasny gwint. Może któregoś dnia zrobimy tutaj zawody piłkarskie. Piłki wam jakieś poprzynoszę, zabawki dla piesków i będziecie tu grać, ganiać się po całym podwórku. Ale was tu jest, no i fajno. Te poliki się goją, słuchajcie, u tych maluchów. Może będzie delikatny ślad, chociaż ta świnka jest jeszcze naprawdę malutka. O, ta też ma taką bliznę. To jest jeszcze strupek. No zobaczymy. Ta świnia jak urośnie na takiego kabana, to może ta blizna jakoś się rozciągnie, jakoś się rozpłynie. Nie? Zobaczymy, kurka wodna. Podobają mi się naprawdę mega te szaro-białe świnki. Ja cię nie mogę. Oczka mają takie czarne, jakby makijaż miały. Czoło białe, ryjek biały, na nosku plamka siwa. Nie? I te oczka właśnie tak na czarno. Ale pięknie. Dobra, moi drodzy, zrobimy tu szybkiego timelapsika. Zobaczymy, jak te świńskie małe myszki plumkające będą się tu kręcić. Zróbmy, pewnie, że tak. Mamy jeszcze chwilę czasu.
No to dobra, tego krótkiego chociaż. Patrz, koza tu wlazła, czy ją nie wytrzymać? Matylda, czekaj, teraz ją trzeba umiejętnie złapać. Aj, nie umiałem tego zrobić. Nie podołałem. Pędź mi stąd, nie chcę naprawdę robić hałasu. Nie chcę cię gnać, bo za chwilę małe prosiaczki wybiegną tu. Nie będę jeszcze świnki gonił, tak? Po podwórku. Chodź, no tu. Teraz cię mam. Wyrywaj! Co się zrobiłaś taka sztywna? Pędź mi stąd. Koza, jak złapiecie za roga, to się robi jakaś taka śmieszna. Dobra, słuchajcie, zróbmy tego timelapsa. Let's go! Świnia! Lucyna, co ci jest, powiedz mi? Ona, słuchajcie, dostała ta świnia jakieś traumy. Weszła, wszystkie dzieci nawołała za sobą, weszła do domku i siedzi tu i mlaszcza na mnie. Nie będę cię dręczył, wychodzę. O, tak, dyszy. Nie będę jej naśladował, bo jeszcze pomyśli, że chcę sam zaatakować. Ale coś ci się stało, tak? Nie wiem, czy... Nie wiem, widzisz tam coś? Ducha jakiegoś? Demona? Kto to wie? Ja wierzę w takie rzeczy, że koty niby duchy widzą, słuchajcie. Kto to wie? Dobra, ja wychodzę, słuchajcie, idziemy. Ona niech sobie tu na spokojnie doje. Timelapse nie wyszedł. Idziemy, słuchajcie, do Marcelinki. Chodźcie, zobaczycie sobie w końcu te maluchy. Mejme, mejme. A zwłaszcza ruda Matylda. Kra! Ej, kot przeleciał. Myślałem, że to jakaś łasica przez chwilę biegnie. Moi drodzy, patrzcie. Marcelinka akurat karmi. Tam leży druga świńska klofta. Patrzcie, wejdziemy tu. Czekajcie. 10 małych pijawek pije, a 11 tam przy świńskiej głowie. Dałem ci, Marcelinka, jabłko. Jak tu byłem rano wcześniej o 6 zobaczyć, co się z tobą dzieje, to ani nie ugryzłaś. Po tym porodzie może się źle czujesz, co? Patrzcie, jakie pijaweczki. Czy wy to widzicie? Jeden jest taki malutki całkiem, patrzcie. Aha, i w ogóle urodził się jeden taki zmumifikowany. Nie wiem, czy mogę wam to pokazać. Wrzucę wam to na grupę facebookową Negatywka TV, to tam sobie wejdźcie i zobaczycie. Taki, kurde, w takim flaku jakby zmumifikowany mały prosiaczek. Ja cię nie mogę. No i wszystkie... Chodź na malutki, tu. Boi się. Wszystkie są takie czarne i mają białe skarpeteczki, tak jak widzicie. A jeden ma taką białą maskę, jak matka. A to jest chłopak? Chłopak. Patrz, jaki ryjek. O, siemano, witamy w prosiaczkowie. Ale jesteś słodki. Taki marcelinkowy synek. Ty też masz taką buźkę, nie? Taką maskę białą. Dobra, ciepło tu macie, ale jest otwarte. I tamto okno, i tamto. Zapytalibyście, co ta szmata tutaj robi taka. Wiadomo od czego. Słuchajcie, tu i wody płodowe i tak dalej. Ja każdego prosiaczka od razu, jak się urodził, to... z tego pęcherza takiego, nie? Czy jakby to powiedzieć, teraz mi języka w gębie zabrakło, ale on jest, ten prosiaczek się rodzi w takim, wiecie, nie? W takiej otoczce. I to trzeba wszystko tak zerwać. Ja tym ręcznikiem to tak ścierałem, wyciągałem z tego woreczka takiego płodowego. Nie mam teraz naprawdę nazwy na to, a to się jakoś nazywa. No i wycierałem je do sucha i od razu do cyca. No i piją tak od wczoraj. Chyba się nie odklejają od tych cycków. Jestem ciekaw, jak tutaj będzie. Patrzcie, jaka zmęczona jest ewidentnie ta nasza Marcelinka po porodzie. Ale dałaś radę. Czekaj, tu masz jakiegoś tego, żeby cię to nie denerwowało. Dałaś radę. Teraz tylko, żeby je wykarmić i będziecie sobie wesolutko biegać po podwórku, wiesz? No, tak będzie. No, tylko żeby one się nie kłóciły, nie raniły, trzeba to obserwować, bo u Lucynki była taka sytuacja, że była zazdrość i się kłóciły. No na pewno się będą przepychać, bo dla jednego nie ma cyca i ty jesteś tym jednym. Chodź, no tu, ty jesteś chłopak czy baba? Tak, tu wczoraj, słuchajcie, na tym krześle siedziałem i przyjmowałem ten świński poród. 11, żem ich praktycznie odebrał. Niektóre było trzeba tak zassać im, powiem wam szczerze, z tych ryjków te wody płodowe, bo by się chyba zakrztusiły. Jaki ty jesteś malutki, ty nie lotaj tutaj po tej izbie, tylko idź mleczka pić, bo ten parówczak jest od ciebie 1,5 razy większy. Ty będziesz zaś najsłabszy, nie? Taki ryjek mały, wyglądasz jak ten zmumifikowany, co się urodził, niewykształcony. Łapcze kochany, ty jesteś chłopak? Chłopak. No, idź, no tam się przyklej i pi, i ciumkaj. Moi drodzy,
Gocha z małym Hubercikiem jest wypuszczona. Tutaj też można jeszcze desek kilka w razie co poodkręcać, żeby był lepszy przewiew. Marcelinka, idę ci po wyżerę. Boże, kurde, przyszedł bez wyżerki, jestem normalnie zakręcony cały tym, tą całą sytuacją. Idę, słuchajcie, i frytki, i ziemniaczki, i jakieś warzywa, i ryż. To wszystko jest dla niej, ale nie wiem, czy ona będzie jadła. Z racji na to, że te jabłka w ogóle nie są ruszone. Ale zobaczymy. Ona teraz myśli o macierzyństwie, a nie o wyżerce, ale po porodzie Marcelinka trzeba się najeść. Wezmę ci tu tylko trochę, wyrównam tego terenu. O, już jesz? Dobra, jedz, czekaj. Tu na płasko ci damy. Zobacz. O, te jabłka też ci tu wrzucę. No, elegancko wyjadaj, żeby sił nabrała po tym porodzie. A słuchajcie, ja mam nagrane w ogóle, jak ona rodziła. Tam chyba jednego czy dwa mam nagrane. Także za chwilę wam to włączę. No było widać momentami, że ją boli, nie? Parła, aż się tak, aż nogi tak te racice wykrzywiała, wyprostowywała. Aż normalnie cała była taka, kurde, no, napięta. Także no, przeżyła swoje to na pewno, nie? Tymczasem zobaczmy, jak ona zajada, słuchajcie. Nie będę jej tutaj za długo męczył, maluchy się rozchodzą, jest wszędzie poblokowane, że nie wejdą ani tam do Gosi i do... O, tu jest Gosia. I do Hubercika, ani tam nie wyjdą też. Chociaż tutaj bym mógł jeszcze jedną listewkę dać. To dzisiaj zrobię. Dobra, moi drodzy. Ja w międzyczasie idę uszykować kozią wyżerkę, bo oni mnie już wszyscy tu wołają. Gosia mi na pewno coś sugeruje. Reszta tutaj łazi, Ruda Matylda ze swoją córką Dorotką. Dobra, zobaczcie sobie, jak wyglądał poród, moi drodzy, i za chwilę po tym widzimy się u kozi wyżerki. Jest pierwszy maluch, matko, jedyna jestem w szoku. Cały czarny jesteś i skarpetki masz białe, nie? Pokaż na się. Czekaj. Trzeba mu wyczyścić ryjek, żeby się nie zadławił. Oddychasz ty? Rusza ci się ten nosek? Oddychaj no. Czekaj. Trzeba go wytrzeć, słuchajcie, z tej błony śluzowej. O, już zachrumkał. Dobra. No witamy w Koziołkowie. Chociaż można by powiedzieć, że w sumie bardziej w Prosiaczkowie. Bo tu jest i Koziołkowo, i Prosiaczkowo. W Prosiaczkowie rządzą świnie, a w Koziołkowie koźlaki. Łożysko jeszcze jest w środku, słuchajcie. Pępowinka wychodzi. No i dobra, słuchajcie. Siedzę tutaj u niej już z pół godziny, bo zaczęła się tak kręcić. Tak już przeć. Wody jej trochę odeszły i później zaczęła przeć i zaczął się poród, słuchajcie, a ile ona do rana urodzi, kto to wie. Myszka, dobrze wiedzieć, że tam dałem o jedną deskę za mało, myślałem, że nie przeskoczycie, a jednak przeskoczyłaś. Zostaw tego małego, zostaw go, przywitasz się z nimi jutro, dobra? Ja idę przybić deskę i trzeba dać tej Marcelince, bo to Marcelinka rodzi, trzeba dać jej święty spokój tutaj i żeby się nie stresowała myszka, wiesz? Zobacz, jaki bączek mały. Oczko otworzył. A, człowiek głupi mu świeci latarką w oczy. Ledwo co na świat przyszedł, już jest oślepiany. Dobra, moi drodzy, nie wydziwiamy. Biorę pieska. Piesek w szoku cały jest. I idziemy i widzimy się jutro. Zobaczymy, ile nas tutaj będzie czekać. Świńskich maluchów! A patrzcie, małego Hubercika. Też tu patrzy, zagląda. Co tu się dzieje? Czekajcie, jeszcze wam pokażę. Ona się odwróciła i przyszła tu obwąchać tego malucha. Myszka, ty tu chcesz być? Nie no, ja muszę cię wziąć, żeby ona miała święty spokój, ta świnia, bo ona się będzie denerwować twoją obecnością, wiesz? Zobacz, niech ona go obwącha, moi drodzy, i już naprawdę widzimy się jutro, nie będę jej oślepiał i stresował. Dobra, uciekam. Chodźcie. Chodź. Dobra. Idę, moi drodzy, buldożki jeszcze wypuściłem, mam nadzieję, że dojdę w jednym kawałku, że nie będę za chwilę zeżarty przez te koźlaki, bo tak trochę... No idź, Jaruś, spod nóg, wejdzie taka kobyła, pod nogi się zatrzyma specjalnie, jeszcze mi się but rozwalił. Malwinka, Jocie, kiedyś naprawdę na łyso ogolę, w smole obtoczę i w kaczym pierzu, patrzcie, co mam w ogóle z butem, zaraz wam pokażę, bo nie mam jak. Ja pierdaczę. Kozi trzeba wsypać, żeby dały święty spokój. Czekajcie na chwilę. O. Idź no stąd! Dziople piekielne!
A tam z wami. Nie mogę. Dobra, marcheweczki jeszcze. Trochę, trochę, a trochę dla królików zostawimy. Nie jesteście tu sami. Albo cała dla kóz, bo taka ta marchewka jest jakaś kurde niewyraźna. Ani spleśniała, ani sparowana, ale jakaś taka brudna. Nie wiem, w glinie to rosło. W glinie chyba po prostu. No, ostatnio też taka była ta marchewka. Koza wszystko zeźra, nawet papę z psiej budy. A dla królików bałbym się bać. Tak samo nie wiem, czy królik by zjadł na przykład takie obierki od szparagów. Nie mam pojęcia, ale wiem, że kozy mogą. Także opierając się o tą wiedzę, daję im to tutaj. Co tu jest w ogóle? Jakaś foliówka. Jaruś, pyńć, no mi stąd. Nie wiadomo, co tu jeszcze jest. Nie wiadomo, skąd to tu jest po pierwsze. O, dobra, dajemy tutaj tego i robimy, słuchajcie, timelapsa. I będę powoli znosił sobie paliki. Dzisiaj je chociaż zniosę, bo oczywiście tak mnie tutaj to wszystko porwało. Jeszcze za chwilę kuraki będziemy wypuszczać. Zrobimy timelapsa z kurakami. Tu im sypniemy wszędzie zboża, nalejemy wody, zrobimy świńskie baseny. Takie bajora, bagna, żeby mogły się te prosiaki wykąpać, bo jest tak gorąco, że i cienia potrzebują, i wody. Buldożki gonią małego Hubercika. O, przekochany, tylko nie daj się pokonać. Ja cię będę pilnował, będę ci pomagał, ale też musisz mieć oczy wkoło głowy i trochę rozumu w tej koziej głowie. Dobra, moi drodzy, memlają, blaskają te kozy, no to niechże tak się dzieje, a my spójrzmy tylko, patrzcie, co tam w ogóle świnia robi. Spójrzmy, jak ta kozia rodzina sobie szybko z tym wszystkim poradzi. Ja w międzyczasie wypuszczę ptaki. Let's go! Dobra, słuchajcie, przed chwilą furia kąpała się w tej skrzynce, gdzie ona jest. Chodź, no chodź, pokaż się, że jesteś cała mokra, chodź. Zobacz, jak na żel nażelowana, mokra Włoszka, a ty jesteś francuska. Moi drodzy, dolewam tutaj jeszcze trochę dla świń, dla kaczek, dla gęsi, one się z jednego napiją i tu im porobię jeszcze takie, wiecie, błoto, nie? Świnia się też na pewno będzie chciała ochłodzić. Może bym wam wszystkim tutaj trochę ochłodzenia dał, te temperamenty wasze ostudził, kozie, nie kozie, świńskie i tak dalej. O, zwłaszcza Malwinkę. Dobra, trochę wam tutaj obmoczę tą ziemię, zacznie parować i będzie lepsze powietrze. Słuchajcie, zniosłem, widzicie, o, paliki sobie, mały Hubercik już mi je obżera. Jutro będziemy działać. Dzisiaj jest odcinek z porodu Marcelinki, a jutro żwawo zaczynamy działać. Początkiem, można by powiedzieć, prawie że tego tygodnia z pastwiskiem. Jaruś, masz trochę ci tu jeszcze. Cały już jesteś mokry, aż kapie z ciebie. Ale na pewno doznałeś ulgi, bo woda nie jest ani zimna, tylko taka, wręcz bym powiedział, w temperaturze pokojowej. Ale na pewno cię to fajnie schłodzi. Dobra, słuchajcie, idę tutaj, zostawię tego węża na chwilę w tych świńskich dziurach, bo tu już jest rozryte. Tak jak widzicie, o, niech sobie ta woda tu leci. No i tyle, a ja, słuchajcie, lecę do schroniska, bo ktoś chce przyjechać wyprowadzić pieski na spacer, a po co oni mają siedzieć jak więźniowie. Dzisiaj, słuchajcie, bez króliczków, kura, tu we wiadrach skacze, szuka, coś jeszcze tu zostało. Dzisiaj bez króliczków, za chwilę je jeszcze ogarnę, ale to już poza kamerami, bo wystarczająco długi jest ten odcinek, moi drodzy. Jadę do schroniska, widzimy się w jutrzejszych działaniach. Obserwujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem, ażeby dostawać powiadomienia o tym, co się tutaj dzieje. Mały Hubercik coraz bardziej samodzielny. Bobula Krapula teraz mu będzie towarzyszył, nie? Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczyska w kolejnych produkcjach. Peace! Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, by mnie
bym nie mógł przepuścić jej tak niespaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.